Wioch nad jeziorem i park narodowy, narodowy w CPS dwukropek Skellines. Dobrze, i zmieniamy grę na CPS Skellines. Citines Skinelines. ZW. To nie to jest ZW, to jest ZW. Niech to się odpali. Halo? Ja jestem, chyba. Chyba jestem. O kurde, ażem se pociągnął słuchawki. Dobra. No to zatem Cityski. Czekaj, coś co se pokrzywiłem tymi słuchawkami teraz. Co? Tu się stało. Jajks! O! Nic się nie stało, jedziemy dalej. Ja pierdzielę, szybko, szybko uciekaj. Co to za fala tu się zrobi? Co to za zagrywki? Ktoś zamówił myjnię. A to się przeważnie się jedzie na myjnię, a nie że myjnia przyjeżdża do ciebie, lol. Co to za maniery? Zobacz, pa. Jedziesz sobie a ty w ogóle nie peryskopowaj, kurde, jedziemy dalej. Tsunami, kuźwa, nie wiem. Dobra, tutaj było ładnie porobione, już pcim dolny taki pobudowany i w ogóle. Co prawda nie wszędzie. Czemu takie ciemne jest ten dworzec? Ci twórcy modów to jakoś tak, kurde, albo budynki ciemne jak ten dworzec właśnie w ten sposób wyglądają, albo wyglądają tak jak... chyba Barahrat? Tak jak te o.
Takie kurde, taka czysta biel po prostu. To i to te, to jeszcze nie jest taka tragedia, są jeszcze takie bardziej białe z tej samej paczki. Śmieszne rzeczy. Dobrze, rezerwat może zaczniemy od co? Mafalnie. Mafalnie. Dobra, ja sobie w ogóle radio zmienię, bo mnie tutaj trochę... Co by tam puścić? Classical Cities Radio, Gold FM to chyba były te copyrighty. A Cities Radio? Dawaj. Dawaj ten, no, Mars FM. Chociaż lepszy był, jakby to jest, to Mars FM to jest radio z gry Surviving Mars, a z kolei w Surviving Mars to radio było słabsze, a lepsze było inne, ale nie wiem, nie ma tutaj tego radia, tam z tego, tam jakby ten tego. Dobra, to tak, nasz park rozrywki, na razie atrakcyjność ma zerową właściwie, tutaj się to sprawdza, 360, taką samą atrakcyjność miał bez tych wszystkich ścieżek tutaj, zupełnie identyko. Tu jeszcze gdzieś z Pcimia Dolnego wypadałoby zrobić tę kolejkę linową. To może od tego zacznę, bo to taka większa jest inwestycja, że tak powiem. Więc to se machniemy tak. Tutaj będzie taka dróżka jeszcze trochę dalej, tak. Nie wiem, czy te tory tam jeszcze przeprowadzać dalej. Chyba już nie ma sensu. Cyk, tu i tu. Niestety coś tam się troszkę poburzyło. Bardzo mi przykro. Dobrze, i tutaj teraz tak, to. Przystanek kolejnowej czy końcowy? Końcowy przystanek kolejnowej. Rozmiarowo idealnie. Park rozrywki. Park narodowy. Nie wiem. KPN, Kaczuski Park Narodowy. Świetnie. Narodowy. Chociaż wody tutaj też jest dużo, także może coś z tą nazwą jednak było. A druga stacja na górze, tu jeszcze jakiś dojazd trzeba skołować, kurde, tu jest stromo jak... Raczej to tędy ten dojazd by musiał być, tylko ja nie wiem jak to tutaj przerzucić. Nie no, trzeba zrobić tu dojazd. Stąd? Może stąd? Byle jaki, byle by był. I my tu wyłączymy potem... To tylko dla służby jakiś tam będzie, nie? Wyłączymy tutaj przejazd dla ludzi i będzie tylko dla kosmitów czy coś. Prom z podgórza do honkerów? Ciekawa koncepcja, nie powiem. Tutaj się obawiam, że trzeba zrobić... jakieś takie serpentyny. Tu jakiś mostek, ale tu się tak leje coś chyba za szeroko tędy. Ups. Tu trochę niżej. Tu jest taki winkiel dosyć stromy. Zróbmy go jeszcze bardziej stromym. To jest i tak taka droga techniczna, powiedzmy, że tu tylko jakimś napędem 4x4 się da wjechać. Normalna sprawa w górach, nie? Jakieś tak z grubsza takie coś. I tutaj musimy gdzieś wyjechać na górę. Gdzieś powiedzmy, że tu. Tutaj troszkę można podrównać kawałeczek. Tu. Tu sobie zrobimy takie jakieś atrakcje, potem będą typu... Wiecie, te jakieś... Co tam? Pola... plac... ten... Miejsce ogniskowe, jak to tam się nazywało? Jakieś tam skałki, wspinaczki, coś tam było z takich pierdół jeszcze, nie? Także tu sobie zrobimy tak, wypłaszczymy sobie. Wygląda bardzo naturalnie. Czasami 8 na śmieciarką, 6 na 6. O, no bo właśnie o to chodzi, że tutaj śmieciarki w sumie mają wjeżdżać. Głównie o to chodzi.
Dobra, przystanek końcowy. I tam mamy na dole, akurat prawie że w linii prostej to wyszło przez przypadek. Na samą górę to chyba nie ma co. Ale tutaj myślę, że to i tak będzie dobre. No i lecimy. A jakby po prostu zrobić tak? Trochę duże te słupy. Ale o, nie musimy wcale włączać tego straight slope w tej sytuacji i tu się zrobią takie normalne w miarę. Chociaż w sumie to nie. Strasznie jakoś nisko to się tutaj robiło, że aż musieli wykopać dziurę w ziemi pod to. To trzeba wyjść, ale wyjść wyżej. A tak? Nie, jak to? No to się robi sama jakoś takie strasznie niskie. Czekaj, jest jakaś różnica? Czemu to nie jest tak trochę podniesione? O! Takie fajne, wysokie słupy mogą być. Tu się zrobił znowu jakiś taki dziwny na podmurówce. Tutaj też zresztą. Nie rozumiem. Zaraz będziemy poprawiać. Tu już może być tak normalnie, o. No, nie jestem inżynierem od... Jezu, krzywe to jest. Chyba, żeby zrobić tak... Momento. Stąd. Polecimy sobie tutaj, nie? Więc jakbyśmy dali dotąd, ale tak jakoś wyżej i potem tak, to teraz co tu wyszło? Czemu ten słup ma taki filar dziwny? Czemu on nie może sięgać do ziemi? Ten jakoś lepiej już, a to jest inny jakiś rodzaj słupa. Ten jest taki a ten jest prosty. Czy to ma znaczenie, jak się to wybierze na przykład? Nie. Dobra, co ja w ogóle... Czemu, co ja w ogóle chcę od tego? Przecież tu wszystko jest dobrze. Z włączoną anarchią? To jeszcze jakoś niżej. No, jeszcze niżej idzie. Teraz jest wyłączone, on jest wyżej. Jak włączę anarchię, to jest niżej. Pillars mod, ale to nie. Może filary od jakiejś autostrady zrobimy. Drzewami obsadzi. Drzewami obsadzimy, jak już będę miał gotowe wszystkie atrakcje, bo tak to nie ma co drzew wsadzić, a zaraz ten. Drugi filar od góry przy... No. No. Ale o, zobacz, on może być dłuższy. Tu jest dłuższy jakoś. Nie wiem. Nie wiem, czy ja tutaj cokolwiek mogę z tym jeszcze wymodzić. Czemu nie mogę teraz tego do tego tutaj przy... Co? Co tu się... Nie mogę teraz przyczepić do tego nic. Do początku tak, ale... No jest włączone jest cały czas. Straight slope też mi tutaj robi bajzel. Nie chcę tego co jeden słup robić.
Straight Slope też mi tutaj zrobi teraz bardzo ciekawą konstrukcję, będą same takie filary. Nie chcę robić. Dobra, chyba będę musiał. Ale zrobimy to sobie jeszcze tak jakoś troszeczkę bardziej na zboczu góry. Ale tutaj też się zrobił ten z tym filarem. Dobra, niech jeden co może być. A, to w ogóle się snapuje jak górę złapie, a nie dół. Lul. Dobra, no tak trochę bokiem jest teraz wyciągnięte też. Teraz trochę zbyt bokiem chyba. Od tego miejsca jeszcze raz. Cyk. Cyk. No dobra! Park czy kolejkę? No jaki mądrala się znalazł? Zaraz będę robił ścieżki. Robisz ścieżki czy park? To jest część jakby parku, nie? Ta kolejka. No będzie pyskował, no. Tu gdzieś będę musiał zrobić jakieś... Jakiś coś, moment, to jeszcze tak. Nie wiem, czy górą nie przejść. Tu jakiś mostek by musiał być, ale z kolei ta woda tu jakoś strasznie. Strasznie dużo tej wody. Może ja trochę zmniejszę ten. To tutaj. Siup. Troszkę mniej wody. Pliska. Pięknie! Czekaj, pauza. Trzeba tu zrobić taki elegancki ten mostek. Wyższy przede wszystkim, jednak niestety, wybaczcie. Tutaj trzeba zrobić taki. Tym. Jeszcze będą dwa takie krótkie. To na razie wyciep. To zaraz pojedziemy inaczej. Ścieżeczkę przy okazji sobie przerzucimy dołem tu. To jest ten. Znaczy ta ścieżeczka. O! Trochę tu coś mokro będzie. Mam nadzieję, że zaraz ten poziom wody się trochę obniży jednak. Dobrze, i teraz, ola Boga, teraz robi drogi. Robisz drogi czy kurde co robisz? Robisz drogi czy pan?
Będą jeździły śmieciarki z napędem 6x6. Dobra, tu w miarę łagodnie to będzie. Ale bardzo łagodnie. Będziecie pewnie chcieli, żebyśmy pojechali tą śmieciarką raz z pierwszej osoby. Ej. Nawet by to można w asfalt zrobić, kurde. Dobry dojazd będzie. Ulica Zatorze? Co? Czemu to jest bułka taka? Buła. Taka lekka. Dobra, tam jest tak w miarę łagodnie pod górkę. Tutaj też. No i zaraz to można już podłączyć właściwie. Tak, a tę dróżkę tutaj sobie w takim dołku przeprowadzimy. Jakiś taki ala wąwozik niech tutaj będzie. Jakoś go ładnie potem można będzie nazwać, wąwóz jakiś tam śniętej. Kurde, Jessica czy coś w tym stylu i będzie zaraz atrakcja turystyczna jak znalazł. A się wydupiło. Czemu takie coś? Ło, panie. O, o dobra. What does it feel like to steer a river? What does it smell like to smell a mountain? Oddaj miecza. A jak on kapslokiem, kurczę, no widzisz, i takiemu miecza. No to gdzie Hudson, co ty? Dobrze pisze Ketrap. Patrz, sam nie ma miecza, a zobacz jak. Może Ketrapowi dać miecza, co? Ale ładny, gładki dojazd, kurde, aż za bardzo. Mogę tutaj mieć wysokość pokazaną. Tutaj ta piramida Cheopsa jest. O. I don't know why. The same thing happened when I thought of Turkish Delight, the most revolting candy ever created. Have you experienced similar cravings? Tutaj można by było zrobić jeszcze jakieś, kurde, coś typu obserwatorium albo co, bo tu kiedyś były, nie? Jeszcze nie w edukacji czasem. O, co jest z talerzy? Teleskopy! Te teleskopy to można by tu gdzieś zrobić odejście w bok. Obserwatorem było w unikatowych, a ja naściągałem sobie kiedyś jakieś jeszcze. Także mam jakiś teleskop dish. Teleskop dish. Dish. I drugi może tu. Zwei talerzy machen. A w unikatowych coś było, też było. Który poziom to był? Pierwszy? Nie. Trzeci? Też nie. Czwarty? Tak. Obserwatorium. Obserwatorium. Może gdzieś tu też, kurde, przy tym.
Gdzie by dać obserwatorium? Może też tu przy tym, bo to będzie łatwy dojazd, łatwe dojście przynajmniej, nie? Tylko, że tak, kurde, naćkane tu trochę, naćkalkis. Gdzie to zaś jest? Tu. Naturalny park. No, co zrobisz? Naturalny! Strefa pi... Park krajobrazowy. Oczywiście. A, stop. Tutaj najpierw to jeszcze gdzieś jakieś kurde wejścia do tego parku też ewentualnie. Myślę, że tak z tej strony to by było gdzieś chyba parki, place, wejście tutaj było, dobra, też boczne to. Brama boczna rezerwatu Parku Przyrody Narodowego. Można tu jeszcze zrobić parkingi. Kurde, no niby tu miał być dojazd, tylko taki o, nie? Ale zasadniczo... Czemu nie? Wyciąga rabę. Z prądu? Ale na dole jest prąd. Na dole jest prąd i to wystarczy. Nie, no dobra, już bez przesady, słuchaj, bez przesady. McDonaldów tu nie będziemy, nie. Nie bdy. O kurde, z anarchią to zbudowałem. Się takie kuźba kratery porobiły. Dalej są kratery! Trzeba to trochę wdźwignąć, bez przesady. 3 metry wyżej? Trochę mniejsze. Tak idolo, że jak ktoś sobie... Jak to wygląda? Idolo, ktoś sobie spadnie z tego, to wpadnie prosto w słupy, w prąd. Nie, no dobra, niech będzie. Wiatrak? A potem się okaże, że trochę nie, mało wieje, słabo i kurczę, nie będzie prądu, no. I ja nie będę o tym wiedział, bo tutaj będę miał, że jest okej, dostępność, a tak naprawdę się okaże, że jest nie okej. Wiesz. Dobra, no zobaczymy, jak tam... Co na to ruch? Ja tutaj może byśmy podnieśli trochę prędkość, bo tutaj będzie trochę śmiesznie to... Tam do chociaż 60 niech będzie. Tu już jakieś parkingi. Ach, bo tu też prądu nie ma. A tu pracowników nie ma. Dobra, zrobimy trochę prądu, zrób. Zrób. Tam domy aż dotąd. Tutaj można by machnąć trochę jakichś takich handel... A te handelki będą takie kurde duże. Duże. To nie, to gdzieś zrobimy jeszcze sklepik typu coś w stylu, nie wiem, Lidla czy innego tego. I niech im to wystarczy jakoś. Ewentualnie stacja benzynowa, chyba że gdzieś była już.
Tu nie ma. Czy jest? Tam jest Oshun. Shushun. A co tu się stało, że te autobusy nie jeżdżą, Halko? Bo co, bo gdzieś woda, czy że o co chodzi? Ej. Czemu się autobus wydupił? Klikłem raz i się naprawiło. No ok. Nierentowna linia. Dobra, zrobimy im tutaj tak. Stację benzynową. Właściwie gdzie? Przy samej zaporze może. Tu krzywo jest wszędzie bardzo. Tutaj ją machniemy. I tam był Oshun, nie? To tu jeszcze Carrefoura dupniemy i tu jeszcze jakiś parking ewentualnie też. O, pod Carrefourem. I albo może nie gruntowy, tylko asfaltowy, co? No dobra. I teraz co? Jakieś strefy po prostu, nie? Na zielono, bo co tam? Może za parkingiem tu już nie. Tutaj niech się budują. Tu niech się budują. Tam, tu na dole może nie, bo tu jest tak ładnie, kurczę. O. Tak, żeby prąd może przeszedł wszędzie. I co tutaj jeszcze by się przydało? Jeszcze by się przydała pewnie jakaś szkoła. No tylko, że gdzie? Trochę tu krzywo jest. Dobra, szkoła jest. Trochę taka mała, ale niech będzie. Szkoła średnia. W Pcimiu trzeba zrobić szkołę średnią. Czy tu jest gdzieś autobus? Jak to nie można zbudować na wodzie, to za bzdury. W jakiej wodzie? Czemu tu jest w wodzie? Halo, anarchia. A! Co się z tą wodą tutaj dzieje? Dlaczego tak się robi to z tą wodą? Tu jest sucho. Tu jakieś fale. Tu bym musiał chyba zrobić jakieś jeziorko, bo nie wiem. Weź mi to. Między mostami. Że trochę przesadziłem z głębokością, co? Ej, a jakby tu zrobić jeszcze zaporę jakąś małą? Nie, za płasko tu jest. Dobra, i tutaj teraz będę mógł zrobić takie coś. Potencjał wodny trochę może mniejszy. Ups, stop! Tutaj nie. Tego trzeba tak trochę zmniejszyć. O. Ten będzie tutaj nam kontrolował trochę przepływ. Co tam będzie nadmiaru, to wez się. I też wypłuta z siebie tak, żeby tam sobie spłynęło elegancko. No. Z domu do szkoły. Te domy tu są do demontażu, no wiadomo. One by się same znikły prędzej czy później. Tu jest gdzieś przystanek autobusowy zaraz obok? Jest, nawet dwa. Z tego by można przesunąć troszeczkę. By był pod samą szkołą. Ok.
Jakie ładne autosany jeżdżą, kurde. A tutaj też jest szkoła średnia w Wólce Albrechtowskiej. Te szkoły by można... A tu i tak 1000 osób jest uczą. Dobra, niech se jest. Zapomniałem, że tam też jest szkoła. Dobry. Prądu nie ma. Zaraz wam zrobimy prądu, bo tu rzeczywiście... Jeszcze nie ten tego, to tak. Domek z prądem tutaj gdzieś pod mostem. Jeden, tutaj drugi. Jak to zbyt strome zbocze? O. Działa! Wodę tu mają? No właściwie to mają. Mają. Tu można też zapodać do miszcze. Tu na dole właściwie. Ten honkerów to można by tu ustawić, że to te imprezy tutaj coś jakieś, nie? I to będzie specjalizacja taka. Że one generują hałas. Hałas. Trudno. A wezmę to już, zaznaczę wszystko, nie będę tak tego na raty robił. Co prawda zapotrzebowania nie ma. Ale... Dobra, tu w środku jeszcze tylko nie wiem jak to zagospodarować. Policja i straż. Znaczy tak... klinika jest w Podgórzu. To teoretycznie jest zaraz obok, co prawda widzę, że tutaj nie ma za bardzo zasięgu. To można by było zrobić. Trochę zrobiłem za blisko. Tu. Fajne dziursko się zrobiło. Myślę, że tutaj domków raczej nie będzie. Nie, no bez sensu. A tu na środku? O, prędzej. To prędzej. I... krematorium gdzieś tu chyba mieliśmy jedno, nie? Też nie? Tam na dole, to tutaj też trzeba gdzieś jedno zrobić. No, przy centrum recyklingu, no, sorki. Straż pożarna, tam jest jedna. No druga tutaj też by się gdzieś przydała, to może damy ją tu. O. Policja. Policji tutaj nie ma. To trzeba zrobić. Fajnie by było ją tutaj gdzieś machnąć, ale się nie zmieści. A tu? Kurde, płotek mają z tyłu, no. O! Dobra, już. Jakby to zlikwidować, to by było miejsce na ryneczek. Właściwie to można to zlikwidować. Znaczy ryneczek to może niezbyt, bo tu jest krzywo, ale po prostu coś więcej zieleni tutaj mogłoby być. Ewentualnie parking, tak. Nawet dwa! Trochę krzywy ten parking, ale no góry w końcu, tak? Domek w komisariacie. No, gdy się czepiasz, on zaraz sobie zniknie. No, już sobie zniknie. No, tutaj jest jeszcze drugi. Pomieszczenie gospodarcze dla policjantów, elo. Dobra. Park Narodowy... 360 cały czas, dobra. I z tego miejsca teraz zaczynamy coś z nim robić w końcu. I robimy sobie...
Tu w ogóle to przejście jest takie lekko dupiate z tego podgórza jeszcze. Nie wiem, czy ludzie będą przechodzić. Chyba oni przechodzą tak przez parki i przez te narodowe, to będą se przechodzili, jakby potrzebowali. Dobra, no to lecimy z tym parkiem w końcu. Po raz kolejny to mówię, że lecimy, ale tym razem naprawdę lecimy. Więc tak, jakieś takie miejsce widokowe można by było zrobić. Czemu ja to klikłem? Tu. Tutaj w tym miejscu miejsce widokowe, a tutaj zaraz kolejne, tylko że tej ścieżeczki tutaj musimy trochę inaczej. Tu. Tu się w ogóle zaraz kończy ten park. Narodowy. Tutaj mamy szczyt. Trzeba go trochę poszerzyć. O! Narzekanie na nakładkę rozrywki. Nawet zapomniałem o tym. Ale no rzeczywiście, no to nie jest mi tu potrzebne zupełnie. Mogę to wyłączyć. Tylko że za każdym razem jak z tego wyjdę i tu znowu wejdę, to kurde wróci. Tu jeszcze jest jakaś chatka rybacka. Numero uno. Chatka rybacka. Tutaj to jest... O, to jest dobre miejsce na chatkę rybacką. Nie no. Nigdzie nie ma dobrego miejsca na chatkę rybacką, tak szczerze mówiąc. Tu ten brzeg jest bardzo dynamicznie, widzę. I tej wody strasznie dużo płynie. Ile godzin live w planach? Do aż mi się znudzi. Mogę sobie to teraz jakoś dowolnie jeszcze przesunąć, pliska i obniżyć. Wiem, że tu nie ma drogi. Poczekaj mnie hopy chwileczkę, poczekaj. Zaraz zrobimy zrób. Takie coś. Wody jest mało. Ciutkę więcej. I zaraz tu trzeba jeszcze będzie... Trzeba będzie zrobić skały. Ta woda się tu nie udała. Co? Znowu mody jest. Aaaa! Więcej modów! Take a big bite.
My name is Penna Masculine. And now, we're going to listen to a song our official partners inform me is specifically designed to stimulate population increase here on Mars. I hope you Earthlings will also enjoy these benefits. Tutaj nie ma skałek. One były tu. Tu jest teraz wszystko. Pivot tables are our preferred format. Please enjoy. Ta woda się potem dziwnie zachowuje przy takich skałach. Trochę jej tu dużo jest, żeby to tak dobrze wyglądało. Jakby ona, o, jakby coś takiego zostało, to spoko, ale to tak, kurde... To jest też potężny wodospad, znaczy źródło. No jakby tak to działało, to jeszcze bym się zgodził, to może tak zostać, ale to zaraz się pewnie... Zaraz pewnie zmieni zdanie. Ciekawy kamień. Kartofle. No ale to o to właśnie chodzi, żeby było widać z daleka i żeby były ogromne i żeby w ogóle. Kartofle. Dobre. No chyba, że na środku ścieżki są to te niekoniecznie takie dobre. Ale o. Jeszcze trochę niżej, żeby to schodziło. Ledwo się trzyma ta skała, no to tak wygląda przynajmniej. O. No i dobre. Tu na dole jeszcze może coś? Kamieni myślę, że wulkan jeszcze czego? Wulkan zrób. O i to się da obracać w techabazie. O, elegancko. Spawn niedźwiedzi. Niedźwiedzi.
BR? Czekaj, kto to jest? Czy to nie jest ten taki... Czy to jest ten z tych memów? Taki ten kuc? Taki wiecie... Ma małą rozdzielczość, tego nie widzę, nie wiem czy wy widzicie, ale... Gdzie widzę. Postaw zobacz. Dobra. Spawn? Nie. Miejsce? Piastowe. Takie znaczniki powinny być. Co to jest? Znacznik gromadzenia. A znacznik właśnie? O! Znacznik egzotycznych dzikich stworzeń. O, to. Znacznik bizonów. Świnie. Może zrobimy park narodowy, gdzie będą świnie sobie hasały. Co wy na to? Tu mogą być łabędzie jakieś może ewentualnie. Jak to wygląda? Nie wygląda. Nie widzę tu żadnych łabędzi, ale dobra. To co ja tu mam? Renifery? Łosie ewentualnie? Może moc pędzla tutaj ma jakieś znaczenie? Ale wątpię. Nie widzę tu żadnego łosia. Tutaj też nic nie widzę. Tylko ludzi, którzy sobie już dyndają. Bardzo fajna wysokość, żeby sobie tak siedzieć i sobie dyndać nogami. Szanuję. Co, bizony? Nie ma tu niedźwiedzi. Delfiny. Humbak. O, humbaka tutaj sobie zrobimy. Co jakiś czas się respią. Ja z tego co pamiętam, widziałem, że to się od razu respiło. Znaczy leśnika. To by było tutaj bardzo odpowiednie. Nie wiem. Dobra, to zwierzętami się potem zajmiemy. Zobaczymy, czy się coś zrespi, czy się coś nie zrespi. Dobra, chatka rybacka, jeden, chacka rybacka, dwa. Tę drugą to ja chyba sobie podaruję. Jedna tutaj jest, co prawda akurat ta mała, chyba żeby tę dużą tutaj dać po prostu. Która jest ładniejsza. No ta jest większa zdecydowanie, dobra. Bye bye. Co zrobimy taką, tylko ją troszeczkę przesuniemy zaraz. Cyk. Wysokość taka, powiedzmy. No ładnie, ta lepsza. Trochę i tak jest za wysoko jak na mój gust. No ale takie rzeczy w tej grze tak właśnie to tutaj wygląda. Dobrze, to lecimy z atrakcjami. Tutaj co, jakiś szałas może? Ale one będą znowu się robiły tak jakoś krzywo pewnie, co? Miejsce ogniskowe Picobello. Przynajmniej te siedzenia, te belki się zrobiły. Na ziemi. Ale miejsce ogniskowe już niekoniecznie. Bo to jest znowu to, co ja się już wściekałem kiedyś, że jak się stawia budynek, szczególnie to widać w tych parkach, jak się stawia ten budynek, to on wysokość sobie bierze jakoś tę najwyższą, on nie patrzy, gdzie jest droga jakby, chyba w ogóle, o, mógłby się tak zbudować, byłoby chyba lepiej, nie? To nie, to on się zbudował najwyżej, jak tylko się dało. Ech. Tak będę teraz każdą taką pierdołę stawiał gdzieś, gdzie nie jest idealnie płasko i będę się wściekał, bo trzeba będzie to obniżać. Tutaj tak samo pewnie się zrobiło. No też to miejsce ogniskowe jest tak trochę podniesione, ale nie jakoś tak ekstremalnie, bo to jest po prostu płasko w miarę. Ale i tak, zamiast tak się zrobić, przy drodze... No, to wiecie o co chodzi.
pole biwakowe tu można jakieś zrobić. Też będzie wysoko? Tak, fundamenty, namioty mają fundamenty z betonu. O, no nie można było tak zrobić. Kurde. Tu jeszcze mamy potem, dobra, proszę to sobie zabrać, te zakładeczkę, dziękuję bardzo. Pola biwakowe, to tak. Tu jest dno stromo. Możemy je zrobić tu gdzieś. O, no i znowu. Te kible tutaj, ja pierdzielę. Zaraz to obniżymy, no zaraz to obniżymy. To tak, jedno. Tu bym zrobił jeszcze jedno, ale oczywiście droga jest zbyt wybujała. Tutaj bym sobie zrobił tak świetnie. Tu jest pole namiotowe jeszcze. O, jedno tutaj. Drugie tutaj. Wszystkie się robią, kuźwa, tak wysoko. Tu możemy machnąć punkt widokowy. Tu możemy machnąć punkt widokowy. Gdzie jeszcze punkty widokowe? Tutaj możemy taki, może taki zrobimy, trochę mniejszy. Co tam jeszcze? Gdzie tam jeszcze? Tu, pyk. Jak zbyt strome zobaczę? No przecież po to to jest, kurde, na tych palach. Tu chociaż, dobra, pasuje. Co tam jeszcze dalej teraz mamy? Jeszcze te chatki myśliwskie, najpierw te małe. One tam nie wymagają aż tak jakoś dużo. Świetnie się teren do nich dopasował właśnie. O, pięknie. Tam jakieś. Ta się zbudowała chyba troszkę na odwrót. Ja pierdzielę. Dobra, tutaj jedna. Zaś ta wykałaczka, co? Zakładka. Czemu wykałaczka? Dobra, ta skała tam w miarę jeszcze może być. No to nie. No dlaczego to tak jest? Dlaczego wysokość z tyłu, a nie kurde? No. To tutaj też piękne jest po prostu. O. I to co z tyłu potem zaraz wyrównamy elegancko, nie? Tutaj też. To tym bardziej. No, jeszcze. Okej. To jest dobrze, to jest dobrze, to jest niedobrze, to jest bardzo niedobrze. Siup, jeszcze raz. Pięknie. Tu jest okej, bo tu jest płasko. To mamy co? Wspinaczkowe bloki skalne, numer jeden. Tu? Ja. Żeby się wspinać na ten kamień, trzeba najpierw się wspiąć tutaj. To ma sens. No dobra, teraz tutaj trochę mi te kamienie wyjechały, takie się zrobiły srogie dosyć. Zaraz tu coś z tym zrobimy jeszcze. Możemy w sobie wcisnąć jeden kamień w drugi. O. Wygląda dobrze. Trochę im tam zarosło, ale nie jakoś bardzo, może być. Kolejne w takim razie jeszcze gdzieś te skałki. Drugie zrobimy, weź. O. Tutaj może. Pyk. Oczywiście zrobiło się w kosmosie.
Plopable Rico, weź se zainstaluj nową wersję. Ręcznie stawiane budynki Rico, odnowiony mod. Takie tłumaczenie. Też miałem ten problem, po prostu za starego Rico masz, bo w międzyczasie tak zwanym twórcy obecnego Rico się znudziło, albo nie wiem, umarł, albo coś, nie mam pojęcia, albo mu komputer eksplodował i już nie jest ten mod aktualizowany i teraz musisz sobie znaleźć nowy, jakiś, nie wiem jak to się nazywa, nowe Rico i odinstalować stare Rico i zainstalować nowe Rico. Będzie działać. Miałem dokładnie właśnie to samo miałem. Rewizji Red, nie wiem. Słowa mi tu content z jebzdzidy wrzucam. Bardzo fajnie, dziękuję. No i ten też. Na podglądzie się stawia jakoś tak normalnie w miarę. A potem faktycznie jak się go już kliknie, to kurde. Dobra, co tam jeszcze? Jeszcze jeden taki zestawik. Zestawikson. Myk. Co tam mamy dalej? Jeszcze takie pojedyncze namioty, ale to nie wiem, czy jest sens je gdzieś stawiać. Bo ja bym je też musiał potem pojedyncze, kurczę, ogarniać chyba. To już nie mają potem dojścia. Ten jeszcze będzie miał. Reszta już nie. Dobra, myślę, że to nie ma co aż tak szaleć chyba, nie? Tu jeszcze na górze ewentualnie jakieś takie... A zaś ta zakładka, ja pierdzielę. Ten już zaś nie ma, to może zrobimy tutaj jeszcze jednak takie coś. I teraz jak zrobimy tutaj między tym wszystkim te... To o... To może będzie. Pole namiotowe, raczej chaos namiotowy. Ciekawe co na to teren, bo teraz oczywiście nic nie widzę, bo to nie, niepotrzebne, żebym ja teraz coś widział, jak ja to stawiam. Ważne jest to, że tutaj jest dobry zasięg stref wypoczynkowych. To jest najważniejsze. Nic innego się nie liczy. Dobra, nie jest źle. Ten ma fundament betonowy tylko. Ech. We. Nie no, te namioty się tak w miarę rozsądnie. No może oprócz tamtego. Sprawdzone działanie pokazuje obie... nie masz tego i klikniętego. O. Spodoba ci się. Trzeba by go było ten... Trzeba by go było. Dobrze, czy to nam wystarczy jak na razie ten park narodowy tutaj? Atrakcyjność 600. Co? To miało 360, jak zanim zrobiłem tutaj cokolwiek. Odwiedzający w tym regionie 13. Chujowo. Zasubskrybuj się teraz. Dobra, tak zrobię właściwie. Poleciałem. Toggable whiteness. Bardzo ładnie. Z tak racji. Tak atrakcyjny, jak ja, kurde. Czemu bo się kliknęło, to ja nie wiem. Co? Kaja, byłem. Tu byłem. Się budują już. A czy Honkerów ma kliknięte w ogóle tutaj coś? No oczywiście, że kurde nie. Ups. Hey, wait, what? Stop! Czemu nie ma tutaj? Co? Czemu? Gdzie?
Są. O. Wywala sobie. No właśnie, Łukasz, jak napisałeś, to... Zjadło mi w ogóle styl europejski i styl ten taki ogólny. Wyjebało mi to w ogóle wszystko i wyłączyło w ogóle style wszędzie. Ketrap do zbanowania. On sobie już grabi. Bardzo chętnie to zrobię. Kurde, prognoza mnie przeraża pogody. Kurde, 30 stopni dzisiaj. A na zewnątrz jest 31 jakoś, bo ja... A nawet mi tutaj pisze, że 31. Jutro 28, we wtorek 20, w środę 20. Super. Ale dzisiaj 31 stopni. Mod nie działa. Mimod działa. Znaczy może on działa, słuchaj, tylko problem jest taki, że jak to... zasubskrybowałem tego moda, to mi wydupiło style w grze. Wyjebało wszystkie. I nie ma. To jak już tu jestem, to mogę go włączyć, nie? Tak właściwie. Jak to się nazywa? Whiteness jakoś. White. Wchotę. Whiteness? Toggle whiteness. Oh yeah. No, włącz. Dobrze. Czytaj grę. Dlaczego zawsze jakby sortowanie domyślne jest włączone od nazwy, to nie mam pojęcia? Ale dobra. Na warsztacie jest ta fajna droga krajowa wersja jednego. Teraz mi mówisz, jak ja już grę odpaliłem, a nie można było 3 minuty temu, jak ja wyłączałem dopiero grę, że mogłem sobie, kurde, no... Ci teamsy zostały, no to mi się zepsuły. U ciebie działa, u mnie nie działa. No, hurdur. Nie ma warsztatu Steam aktualnego. W sensie, to znaczy warsztat Steam to wpisujesz sobie story.steampowered.com ukośnik, tam chyba workshop, nie wiem. I tam masz aktualny warsztat. A jeżeli chodzi o moją paczkę modów jakby czy coś, to nie ma. Nie ma, niestety. Zaraz zobaczymy, czy tchemesy działają, czy się zdupiły na amen. Na amend. Steam Community? No może i tak. Kiedyś to było jakieś inkrze były te adresy. No... Zaraz zobaczymy. Halo, jakie masne la... O, matko! No, No, wyjebało! Wszystkie trzeba ustawiać. Super sprawa! Ja pierdolę, no!
zasłużyć na bardzo... Znaczy, ja zauważyłem dość szybko, że coś jest nie tak. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Że mi to wydupiło, ale że akurat przez to, że się moda zasubskrybowało, to jest coś nowego i to jest dobra informacja. Dziękuję bardzo za te informacje. Dobra. Co tam, moje pierwsze bitsy? Nitor 222, dziękuję bardzo za pierwsze bitsy. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Ciśnieniów tam i tak jest już zrujnowany, to niech już sobie będzie co tam chce. Zostaw też jest zrujnowany. Gdzie jeszcze? Stare Brechtusiny, coś małe jest w ogóle. Ono jest większe. Nie wiem chyba. A, czekaj, ale nie, tutaj jest to zaznaczone, kliknięte, dobra. Trirof. O, tutaj też jest, kurde, bez sensu. Drużyn trzeba za dupin poustawiane. Tam już nic nie ma, tam nic nie ma. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Jest, tu jest. Bardzo proszę, zabrać tryb śląski na 5 minut, ale hopię nie... Jeronie, co się tu zaś dzieje, ty? Zaś te fale, zaś są fale. Każde wczytanie gry to tu mam jakoś powódź, ty. Po co mnie to tak robi, ty? Nie umiem śląskiego, to jest żenujące, także może lepiej nie. Ale dziękuję za bitsy. Kurde, zdupiło się. Ale tutaj ładnie jest, nie? O, ładne skałki, fajne. Mafalnie się zrobiło. Zrobiło się mafalnie, kurde. O! I tu mi się prąd, znaczy ten, zakładka mi się nie pokazała, rzeczywiście. Chociaż akurat... W tej sytuacji, jak ja robię prąd... To by miało sens, żeby mi się automatycznie włączało. No ale cóż... Tutaj w ogóle jeszcze widzę, że nie mam ścieżki doprowadzonej. Tak docelowo. Zrobiłem tę drogę i miałem tu zrobić tę ścieżkę górą. Ale nie zrobiłem. Piękna droga, ścieżka. Pięknie. Takie wysokie nie musi chyba być, a to może być niżej. Jak najbardziej może być niżej. Będzie delikatniejszy ten podjazd przynajmniej pod górkę. Zalałeś tego... Co? Tu? Gdzie? Co? Bo po prostu tu nie było drzew. Ja jestem na końcu mapy, tu nigdy nie było tak drzew. Dear Penham, I am delighted to hear that you're working on Mars. It must be fascinating. You will inspire your listeners to examine thrilling... Zaraz nasadzimy. Będą nasadzenia. You are always welcome to a full position on the faculty here if you ever return to Earth. Czy ja tu coś jeszcze miałem porobić? Love always. Dear Professor Lincoln, I don't know what to say. Jakieś placyki. Miejsce na ognisko. Nie przy tej ścieżce zrobiłem to miejsce na ognisko. Super. Tutaj by to miało raczej być. Czy tutaj coś w ogóle zwiększa ta atrakcyjność? Cały czas jest 600. I się nic nie zmienia z tym. Trochę się podniosło, bo było 350 chyba, a jest 600. Ale co to jakby... Park główny? Główna atrakcja miasta? Dawaj, niech będzie. Kampania reklamowa, 200 na tydzień, dawaj. Prawa zwierząt.
W ogrodzie zoologicznym, ale to budynków zoo, to nie jest to. Nocne wycieczki, park nocą. Nie wiem. Są w doskonałym stanie, dawaj, bawmy się, co tutaj jest, pokaż sztuczne ognisko noc. Niekoniecznie, recykling odpadów? Dawaj. Zakaz fajerwerków też zrobimy. Nie wiem, co mi to da właściwie, ale niech będzie. Co teraz, atrakcyjność, coś się zmieniła, czy niezbyt? Dalej 600. Czemu to się nie zmienia? Rozrywka 20, rozrywka 50. 50, te mają mniej. 80, 80, 50, to ma jakoś dużo. Bierę. Tu jest bardzo atrakcja. Wypożyczalnia kaloszy tutaj, o, w tym miejscu gdzieś, proszę bardzo, i dalsza część tam, nie wiem, ewentualnie kajaków. Jak ich tutaj porwę jakoś bardziej, to od razu se popłyną tam do Bałtyku. Czy cokolwiek, jakkolwiek się tam nazywa ta rzeczka na dole. Znaczy, rzeczka. Jezu, do jeziora tutaj, no, trafią. Poczekać trzeba, no ja mam nadzieję, że to coś da, bo tutaj, kurczę, nastawiałem tych rzeczy trochę, ale to już chwila... Chwila była. Cały czas atrakcyjność 600. A, ale tutaj, rozrywka do... Aha! Czekaj, może to od poziomu zależy, bo tutaj ta rozrywka... To tu już jest, teraz tylko odwiedzających trzeba więcej, może to o to chodzi. Tablice z trasami, nie chcę mi się tak rozdrabniać, to takie maciupkie te obiekty są i... Jeszcze bym tutaj teraz trochę przejechał sobie tym. Żeby troszkę zmniejszyć te takie sakramenckie skały za tymi wszystkimi rzeczami. Trochę ich może być, ale bez przesady. Tam cały czas się woda leje. Mamy nieco krzywy parking, ale może być. Dobra, myślę, że czas na drzewa po prostu i to nam odmieni dosyć bardzo całą sytuację. To nie są największe drzewa, jakie mogą być, te są chyba większe. Można zaszaleć z tymi drzewami. Minus punkty obserwacyjne będą troszeczkę... Może miały słabszą widoczność, ale... Duże ilości naraz drzew. Tu ginsta zabudowa. Czy tu nie miało być czasem tego? Ja bym zrobił. No ten jeszcze ma widok dalej. Taki całkiem zacny nawet. Tylko tu jeszcze skał trzeba dokleić. Tu. O, oto to. I ten dyk. I
no najlepiej jakichś takich większych może jeszcze. No, żeby to nie wyglądało tak badziewnie. No i chyba gotowe, nie? Im wyżej, tym mniej drzew. No to tak trochę jest, może. Nie wiem. Tu już jest mniej. Tutaj punkt widokowy działa bardzo dobrze. Nic nie widać. To wygląda jak strób, z którego ropa wypływa. Bardzo fajnie. Już mi się prawie podobało, ale znowu popadłem w depresję na sam... No kurde mi... Tak, obniżymy to, to będzie na pewno dobry pomysł. Może to osłonimy trochę kamierdolcami. Czyli nie. Na wybrzeże, jo? Dobry pomysł. A czemu tutaj zdupiło się ten żwir? Ja tutaj na 100% robiłem żwirowanie. Czemu nie ma? Ej. Wylew, co wylew? Czasem bywa. Dawaj, wał zrób. Tutaj wały? Myślę, że tak, to jest dobry pomysł. Zaraz zrobimy tutaj wały przeciwpowodziowe. Od razu lepiej. Miałeś rację. Czy, że które, gdzie? Dalej się leje. Wybacz, ale nie podobało mi się. Czy tutaj są jakieś łabędzie? Po wczytaniu mapy? Kurde, nie ma. Nie respią się tutaj, powinien łazić jeleń, czy tam inny łoś. A tam łabędki, ale nie ma. Natomiast idzie turysta. Pani turystka sobie idzie. Dobry strój na wycieczkę w góry, nie powiem. Nie no, tu piękne budynki po prostu, piękna, piękna sprawa. Tutaj też. No fenomenalne domy tutaj, nie? Bardzo pasują do tego rejonu, ja pierdzielę. Nie na ściągalkis. Dawaj wieżowce, kurde, dobra! Dobra, robimy. Czekaj, który mam największy wieżowiec? Który mam taki największy, najpiękniejszy? To jest jakiś kurdupel w ogóle. Ten? Mały. O, ten już prędzej. O! Proszę bardzo, zobacz jaki ładny. Tutaj kolejny gdzieś. O, pięknie! Który jeszcze? Ten jest jakiś mały, żenujący. Ten też za mały, ten za mały. Ten za mały. Pasuje?
Ładnie, nie? Super, idealnie. Kurde, świetnie. Niestety było osuwisko, wiesz, i ten... i słuchaj, lawina błotna zeszła i zginęło 6 tysięcy osób niestety i do, budynki się ten... przewróciły do wody, popłynęły sobie i teraz tutaj są jak nurkowie przypływają, przyjeżdżają tutaj, to sobie nurkują w tych wieżowcach, bo zostały jak Titanic na dnie. Co? To jaki tam ruch w ogóle w te góry jedzie? Dobrze, bardzo dobrze. Z jaką prędkością? 70? Może być. Kurde, jaki ruch. Dobra, to po robocie wsiadamy w autobus i jedziemy do domu. Który jest, nie wiem gdzie, ale jedziemy. Chyba się park zaupgrade'ował. Lista modów jest, ale bardzo nieaktualna, także nie polecam. Będzie, jeżeli kiedyś jeszcze się, no... Jeżeli kiedyś będę miał ochotę zrobić nowy sezon, to wtedy będzie nowa lista, bo będą nowe mody. To jest bajzel teraz. Kamera fajnie nie nadąża na zakrętach, taka prędkość jest szalona teraz. Kierunkowskaz nawet teraz wrzucił chłop w taksówce. Tak, prędkość adekwatna. Tak, wiem, są mody, dzięki czemu prędkości są realistyczne i tak dalej. No przecież teraz chyba z 200 jedziemy. Niby 100, ale... Tutaj już 80... No stówą jakoś teraz zapierdziela. 100 km na godzinę, ale mi to nie wygląda jak 100 km na godzinę. Tam była... My jedziemy na 9 właśnie. Jeszcze jak? Ha, 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 9. Gdzie ta kamera jest w ogóle? Gdzieś przed tą taksą jeszcze chyba. Gdzie my jedziemy w ogóle? Są dwa, jeden jest... Czekaj, co? Niebieski. A on wraca do zajezdni w ogóle. Co? Czemu wraca do zajezdni? Co on tam robił, że wraca do zajezdni? Zepsuł się? Czemu ma 7 pasażerów dalej? Co się to stanęło? Chyba, że się dopasowało, że jednak nie potrzeba tyle autobusów czy coś. Nie wiem, w co ja wsiadłem. No tu powinniśmy zajechać na dworzec, a nie gdzieś tam pojechał precz do zajezdni. On pojechał chyba do tutaj, do tej zajezdni po prostu. Jo, skręca tutaj niebieski autobus.
No cóż. Tutaj w każdym razie chciałem się przejść. Wiecie, wysiadamy z autobusu. Ukośnik me wysiada z autobusu. I idzie do... na pociąg. O, pociąg przyjechał właśnie. Szybko, szybko, bo nie zdążymy. Wszt. Ukośnik me wsiada do pociągu. Fajrant chłop miał, no w sumie. Zauważcie, proszę, jaka ładna linia niezelektryfikowana. Tylko minus taki, dlatego pociąg San Andreas jeździ, bo jest spalinowy. Minus taki, że te tory nie działają z przejazdami kolejowymi i na przejazdach musi być takie coś. Bo inaczej na przejazdach jest wieczny korek. To jest bardzo dziwny efekt. Tu jest kolejna miejscowość, która na razie jest miejscowością widmo, nic tu kompletnie nie ma. Kibelini nie jest spalinowy. Także po tej trasie akurat nie jeździ. Mógłbym sobie ściągnąć jakieś pewnie jeszcze inne pociągi spalinowe, ale dobra. Mam test San Andreas i będzie. Może jakiś shit są? Pewnie, może są, no nie wiem. To też fajnie śmiga. Pociąg z San Andreas. Kibla z tąką ciągnąć i cała, każdy będzie zadowolony. Pikseloza? No bo te tory szybko tak zapierdzielają, to będzie pikseloza trochę. Dobra, tutaj jest ta mieścina pod tytułem stary coś tam. Która chyba? Ta jest, bo tu się zdupiło. Dobra, jedziemy dalej. Tekstura torów bardzo ładna, tak, wiem. Stary bybok. Bybokły. Ach, te tory piękne na tym przejeździe po prostu, kur. Tutaj w tunel, oczywiście w tunelu nic nie widać, bo po co? Jest kawałek, nie? Z tamtego rejonu. Kurde, teraz piękny winkiel. Takie kurde żywcem ze Snowpiercera. Tam też mieli takie winkle dziwne. Jest mod na wnętrze tuneli. Więcej modów! Big Smoke'a, żeby za pociągiem jechał, to chyba nawet Big Smoke nie był, czy był? Nie, był chyba. Czy któryś tam inny. Nie, chyba Big Smoke. Big Smoke. Duży dym. No trochę krzywe te tory. Kurde. Tu już będzie ładnie, bo tutaj już się bardziej starałem. I to było wcześniej zrobione. Bardzo ładny most. Kurde, jaki ładny most. Tylko ta sieć trakcyjna się trzyma siłą woli chyba naprawdę. Jaki most, ja pierdzielę. Byłby dość drogi chyba tak w prawdziwości. Jakie chyba wyższe prędkości teraz są, nie wiem. Kurde, jest to kawałek, z góry tak nie widać, nie? A jeszcze weźmy pod uwagę, że to tak naprawdę by się jechało z 2 albo 3 razy wolniej.
miliony samolotów daniemnych. No... Cóż, zaawansowane miasto, tak? FPS-y się zmniejszają, także wjeżdżamy do miasta, kurde. Piękny słup w twarz. No i stacja imienia końcowa. Wysiadamy. Czekaj, pauza, halo. Ukośnik me wysiadł z pociągu. Idziemy się przesiąść na metro teraz, tak jak zresztą dużo ludzi tutaj prawdopodobnie. No jest to kawałek drogi. Chociaż autobusem też by się pewnie dało podjechać. Sobie przechodzimy ładnie, elegancko. Nie będąc potrąconym. Mamy piękny widok, tak właściwie na bloki. Tutaj wręcz możemy komuś zajrzeć do salonu. No i tu chodzi o to, jeden jest w ogóle opuszczony, cudnie. Chodzi o to, że tu przechodzimy nad tymi chyba... torami? Nie, nad torami nie, ale nad tą drogą, nad autostradą. No, do Sowietów metro mają dodać właśnie. Znaczy mają dodać. Na razie mają je zacząć robić tak bardziej. Jakieś tam modele są gotowe, ale nie wiedzą w ogóle, jak to za bardzo rozwiązać. Nawet pytają ludzi, graczy o to, czy nie wiesz, zrób... wiesz... takie tam... Ups, spadłem z mostu, kurde. No cóż, widziałem, że coś tak prędzej czy później skończy. No barierka wyższa od ludzi, trochę tak. Tak, metro w Sowietach ma być. Dobrze, doszliśmy na dworzec metra, stację metra znaczy. Czy tędy można? Tylko dla inwalidów, nie wiem. Tu se przechodzimy i jesteśmy na peronie, czekamy na pociąg, który pewnie kiedyś przyjedzie. Dużo ludzi czeka na pociąg. Jedzie! Tylko nie ten. My nie jedziemy w tamtą stronę. My nie jedziemy tam, do centrum. Jedzie. Centrum! Proszę pani, pociąg jedzie! Oj, się zatrzymał przed panią. Kurde, pani wiedziała chyba normalnie. Dobra, ukośnik me wsiada do dzieja, żem był. Tu jest jakiś problem w ogóle śmieci, jest problem z... Czemu jest taki problem śmieci z... Czyżby tu były zaraz, znowu wieczne korki, czy jakiś brak dojazdu, jednokierunkowa, coś tego? O co tu chodzi? No jak, przecież tu zaraz jest sklep ze śmieciarkami. To se jadą... Przecież tu mają bardzo łatwy dojazd, proszę państwa, no we. Tu na górę, w sit tędy, tutaj w dół i jesteśmy. No w czym problem? ...150 gospodarstw domowych? Czekaj, co? Rest w chuj. Jak na Citysy. No dobra, dobra, nieważne. Tak, żem se ustawił, to tak teraz jest. Dobra. Wsiedlimy i jedziemy. Jedziemy dalej. 50 osób w jednym bloku. Przepraszam bardzo, to jest realistyczne akurat. Mogłem troszkę przesadzić, ale tak ociupinkę przesadzić z tymi liczbami tylko. Wiecie, na co mam ochotę? Na odpalenie sobie tego miasta, gdzie jest 300 tam coś tysięcy ludzi w mieście i tam porobić coś jeszcze z ruchem ulicznym, coś tam poprawić. Ja sobie kiedyś ściągnąłem taką jakąś mapę czyjąś, bez modów robioną. Mam ochotę sobie tam wleźć i porobić coś. Tylko dojedźmy najpierw na... Czekaj, lotnisko było w drugą stronę? Chyba jo. K
Kurde. Lipton. Na lotnisko by trzeba było. O, tutaj gra dosyć zwolniła. Chyba za dużo ludzi jest w pobliżu. Dobra, ukośnik me wysiada, nie wiem. Gdzie jest lotnisko? No w tamtą stronę. Musielibyśmy... Jak wsiedliśmy w metro tu... A nie, to można się było tutaj przesiąść właściwie. Tutaj mogliśmy wysiąść i wsiąść, przejść tylko na drugą stronę i wsiąść w inny pociąg, którym byśmy tu wrócili na lotnisko. Ewentualnie jakie tu jeszcze opcje? Chyba autobus, nie? Bo tory tutaj jeszcze nie są ogarnięte. Ale właściwie mogłyby być. Tylko stąd tu. Taka krótka traska. No. To co się nam tutaj zrespi? Transport bezcenny. A właśnie! Bo są krechy, ale nie jest wszystko na biało. No. Podoba mi się ten... pan. Co? Dobra, jest to jakiś jeden pociąg chociaż, czy nie? O, jedzie. Ty chyba jesteś, jo. Linia kolejowa 5. Ja tutaj, jak tutaj poproszę kibla. Tylko, że ten chyba podwójny. Podwójny kibel. Niebieska linia. Dobry. Na razie jest taka krótka, ale to docelowo stąd sobie pojedzie jeszcze tam. Już to mówiłem kiedyś. Bo teraz się trzeba przesiadać w metro. I metrem jechać do centrum. A tak to będzie można bezpośrednio sobie cugiem podjechać, ale to jest trochę ten... bana? Nie bana, tajma. Dobra, zapisujemy. I jeszcze sobie tak spójrzmy na to miasto. No tutaj jest takie w miarę gotowe ten środek. Tu jest jeszcze z tej strony tak trochę za dużo dróg i tak za dużo takiej pustki. Na tym cyplu też jest droga dociągnięta taka trochę bez sensu. No i tu przede wszystkim, nie? To jeszcze tutaj kiedyś jakaś wysoka gęstość zabudowy. Czwarta gęstość zabudowy, tak. No i tutaj coś. To jeszcze takie rzeczy, jeżeli ktoś by był ciekawy. Co tu jeszcze jest do zrobienia? No i te wioski tu. Bo ich nie zrobiłem, bo mi się nie chce. Korki na torach są? Dzięki, że zauważyłeś, bo ja nawet nie zauważyłem i byłem szczęśliwszy. Na cyplu pałki, gdzie co? Ach, tu! Ty, rzeczywiście. Dwóch seniorów tutaj mieszka, dom pałki, ja nawet zapomniałem. Mogę jakoś sprawdzić, kto tutaj mieszka? W sensie... Kurde, zapomniałem w ogóle, że tutaj jest ten domek, lul. Bo go nie widać, wygląda jak drzewko po prostu z daleka. Taki piksel. Musiałbyś mieć moda. Poczta tu jedzie i łeło jeszcze. A czekaj, co, gdzie ty, czemu? Ty. Doręczanie poczty. Ale to chyba nie tutaj. Po chuj oni tu przyjechali. Jeszcze na sygnale. Bo tu się chyba nie da zawrócić po prostu. Może tak będzie lepiej jak damy. Gdzie ty jedziesz? Ty jedziesz tutaj. Dobra, jakie tu są trasy jakieś? Są jakieś trasy do tego... domku? Jest dwoje seniorów tu mieszka. To może to pałki z jeden z nich. Nie ma żadnej trasy. Kurde. To by trzeba było co? Usiąść i poczekać, aż ktoś tu wyjedzie z tego, tak? Czy co? Nie wychodzić z domu. No to by było. Pałki z żoną. Albo z mężem.
Albo pałki z kotem, o. Już, to już prędzej. Linia autobusowa do domu. Uroczy domek. Ach, i te statki zaraz za tym robią brrr. Przynajmniej teraz już tu nikt nie będzie przyjeżdżać, kurde. Ci jeszcze cały czas tu jadą. Może tutaj prędkość podwyższymy trochę, co? Chociaż... Macie te 70. O, a co to? Jakiś cheater. Nie ma żadnej trasy komunikacyjnej tutaj. Bo ona czasami... Chociaż nie, chyba by była doprowadzona do domu, także... Także ten... No ciekawi mnie, kto tu mieszka. Znowu statek płynie. Pełny. 100 pasażerów w tym. Ja. Jestem bardzo dobrze wykształcony. O, to nierealistyczna ta gra jakaś. By sobie postaw garagi! Garage to by musiał być... Garages! Duże. Jaki garaż chciałby mieć przy chałupie? Jakiś taki ładny ceglany, taki fajny, stary. Lubię ceglane rzeczy. Ten jest trochę za długi. Ale ewentualnie mógłby być. No innych nie mamy. Postawić to tu. Pięciu pracowników. Dostępne miejsca pracy. Tutaj żaden senior raczej pracować nie będzie w tym, nie? Seniorzy to już tylko siedzą w chałupie i nic nie robią, ewentualnie zwiedzają coś tamtego. Ejcha! Będą narzekać na hałas? Może nie, to nie jest tak zaraz koło siebie, to może nie. Dobra, garagi. Jeden przeedukowany pracownik. Dobrze, nie wyjdą z tego domu, kurde. Nikt tu nie jedzie, nikt tu nie... Dobra. Jeszcze raz zapisujemy, idę na chwilę na tę mapę taką... Tę taką dupną, tylko muszę wyjść całkiem. Całkiem muszę wyjść precz. Tu. Motorwaysy? Motorwaysy już byli. Nie, ja jeszcze raz odpalę sobie Cityness, Kinelines. Tylko, że taką inną mapę. I tam sobie tylko popatrzę, popatrzę, pochodzę. Dobra, graj. I ja ze dwu też, przy okazji.
Widzicie, że już jest szósta? Ja się właśnie dowiedziałem, że jest już szósta. Ale jeszcze sobie odpalimy na chwilę. To chyba to było to. O kurde. No, szósta. Znaczy nie rano, tylko 18, nie? Bo tam zaraz się ktoś ten tego... Dwie godziny w robocie? Co to za godzina? 20 w robocie? Jeszcze, przepraszam bardzo. Który mamy dzisiaj dzień? Niedziela. Jak to? Jak to w niedzielę o 20 w robocie? Gdzie on robił na stacji? Aha, właśnie. Stacja benzynowa, ale ja zawsze zapominam. Z basenu w Rybniku? Przecież tam jest tak gęsto dzisiaj, że tam się nie da wykałaczki wsadzić między ludzi. Znaczy, jeżeli chodzi o Rudę. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne baseny. Kryte są. Na elektrowni jest. Jakieś Mosiry. No, załaduje się. To będzie działać, czy nie? Nie do końca. Działa! Halo, pał. No, o! O, kurde, działa rzeczywiście. Bardzo fajne ścieki do rzeki. Co prawda stacja uzdatniania wody. Zapotrzebowanie? Nie. Jak tam zanieczyszczenie? Też jakoś chyba nie ma. Co to takie opuszczone jest wszystko? Ja pierdzielę! Czemu jest wszystko, kompletnie wszystko opuszczone? Ja tutaj, to jest... Czy to ja zbudowałem? Chyba nie. Bo to jest tak, to jest mapa, którą ja ściągnąłem i postanowiłem potem spróbować coś ulepszyć ruch uliczny tutaj. Tutaj tak na odwal troszeczkę porobiłem po prostu tych koniczynek pełno. Tutaj jest jakiś taki zjazd zrobiony. Tu jest takich dużo pustych miejsc. No wiecie, jak kiedyś ludzie ten budowali, nie? Tak trochę na szybko. Tutaj coś zacząłem robić, jakieś strefy, ale jak widać nie za bardzo jest zapotrzebowanie. Wręcz na minusie. Nie wiem dlaczego. Tryb turbo oczywiście i tak nie działa. Bo dlaczego miałby działać? Tu jest piękne lotnisko. Tu jest piękny korek. W dalszym ciągu. Wjazd do tego tutaj w ogóle, do tej części. O, no to widzisz, to tu możemy zrobić sobie ładny jeszcze jeden zjazd. Tu jest taka akurat droga Ideolo. Także można by było robić sobie tak, stąd takie coś. Tutaj na przykład dołem, bo dlaczego by nie? Chociaż ten dołem to może być taki węższy. Widoku podziemnego też mi nie robi z automatu, co? A. Dobra. A teraz już robi. O. Okej. No właśnie, po co tryb automatycznego wyburzania? Jeżeli, ja w ogóle nigdy nie... Wszyscy zawsze srają, że podstawowe mody to jest ten automatyczne wyburzanie budynków spalonych i budynków opuszczonych. Spalonych to się zgodzę, bo one chyba się same nie usuwają. Ale opuszczone się same usuwają, że jest zapotrzebowanie, to on się sam wyburzy. Normalnie w grze to jest od początku.
Jeżeli jest zapotrzebowanie, to taki opuszczony budynek sam się wyburzy i się postawi nowy. Ale... Zawsze wszyscy gadają, że o, dzbanie, użyj tego moda, hurdur, bo to podstawa jest. No kurde. Coś na temat tych linii pomocniczych, nie? Mówiłem kiedyś. Bardzo proste i równe. O. Coś takiego. Tylko chodzi nam o wjazd tutaj z autobany. Może to coś da! Może. Może to coś da. Wątpię. A, to jest... To jest w ogóle mój piękny autorski zjazd pod tytułem More Ramps. Ja go chyba zrobiłem specjalnie dla tej mapy i on był chyba tutaj jako pierwsze miejsce. No zobaczcie, jak to pięknie działa, jaki tu jest pięknie, piękny ruch i w ogóle go se można ściągnąć, jakby ktoś chciał. Jest normalnie na warsztacie Steam. Nazywa się More Ramps. Jest bez sensu kompletnie. Tu jest, to jest to. Is your city suffering from excessive traffic? You've probably not tried more ramps yet. It won't probably help much, but survey says that this clusterfuck of roads looks crazy enough, so most drivers will actually try to avoid it. Not really. Might be a good idea to fine-tune some routes with TMPE. Bardzo pokaleczyłem teraz ten język, czytając to, a tu w ogóle też kaleczą ten zjazd troszeczkę. Proszę tak nie robić. Ten jak skosił, zobaczył, że zakaz jest i zapo co porobił. Na tej mapie sobie darujmy malowanie, ok? Bo ja tutaj kompletnie mi na tym nie zależy, żeby to było ładne. Także ten. Jakby mi się chciało, to bym ładniej troszeczkę przeczytał, ale mi się nie chciało. A tu w ogóle zrobiłem chyba nawet swoje walkizówek. No, takie małe osiedle z tych domków, takich bloków, tych takich, wiecie, rikowych. Walki zówek. Ale jest jednego tutaj mało jest, parkingów tutaj nie ma. Metro jest... A, w ogóle, metro to było chyba takie dosyć ciekawe z tego, co kojarzę. Ja! Nie ja robiłem to metro, jakby ktoś pytał. Ono jest wszędzie. I to tak ciekawie poprowadzone. O matko. Trzeba się to przejechać sobie stąd tutaj. Musisz tak
całe to miasto trzy razy wokół przejechać praktycznie. Fajny makaron, nie? Kurde, tu jest takie jedno w miarę krótka i sensowna linia taka, która by coś rzeczywiście skróciła. No. Tu jest jeszcze jakaś linia. Stąd, żeby przejechać sobie... Stąd, żeby przejechać tam, musimy całe to miasto, tam i sporo... O! Wesołe metro. Oj! Bonk. Jakiś bąbel śmiesznie płakał za oknem. Chciałem mikrofon wsadzić w okno, żeby go było bardziej słychać. Ale nie, przestał płakać. Jak mnie zobaczył i zemdlał. Co? Tak. A tutaj w ogóle chyba to ja zrobiłem. Czy to ja zrobiłem? Nie wiem. Możliwe. Tu jest most nad tunelem? What? Dobra. Sprzed chwili ten save. To nie jest mój save nawet. Ja to jeszcze ściągnąłem po prostu. Bo tu było zakorkowane na amen. Dalej zresztą trochę jest. No, jest. Kropka. Tylko, że on jest tak zrobiony, tak są te... Tu w ogóle to teraz to, co tu chyba widać, to są chyba pociągi zwykłe. To chyba są pesy. Czekaj, nie, no to jest metro chyba. Tak, to jest metro. Ale kolej... Nie widzę teraz kolei. To transport, a można tu jakoś wyłączyć metro? Podgląd metra? Chyba nie. Nie. No, także mówię, to jest chyba aż za bardzo troszeczkę. Tutaj dopiero ja zacząłem coś robić tak w miarę sensownie i ten kawałek. Ale tak, to tu by trzeba było i metro całe robić od nowa, wypierdzielić właściwie całe. Daj metro i kliknij oko, co? A, ale i tak widać te tunele wszystkie. Ja chciałem zobaczyć, gdzie są koleje, ale tu chyba torów za bardzo nie ma. No, nie, dobra, są. Tu mamy taki piękny... Piękna sytuacja torowa. O. No i tu się liczyło to, po prostu, tylko i wyłącznie, żeby było jak najwięcej ludzi w mieście. I koniec. Co tu się dzieje? Czemu tu? Co? To pociągiem przyjeżdżają albo coś. A nie, bo to jest to! Kosmiczna winda. To generuje pierdyliard ludzi zawsze. I oni tutaj przychodzą się respić sobie samochody w to miejsce tutaj. Cudowne. Może tylko meteoryt? Co, miałbym niszczyć cudze miasto? Bo tu widać, że ktoś se naściągał takie zjazdy fajne z warsztatu Steam. Takie tutaj, wiecie, z tego i je po prostu wstawiał. To jest tu wstawione, to jest wstawione to. I to jest tak połączone z grubsza. Bo ja robiłem tę część tutaj bardziej, ten środek. Tutaj w ogóle nie dotykałem, nie ruszałem. Tu były największe korki, więc tutaj coś próbowałem robić. I to, i tutaj są takie teraz, ta autostrada idzie tak w miarę równo. Bo ona tak nie szła tak równo, ona szła bardzo nierówno.
To jest to, o Jezu, nad tym miejscem siedziałem chyba z... Chyba 6 razy robiłem remont. Tutaj był remont wiele razy, bo tu się krzyżują dwie takie srogie autostrady. Tu i tu. I jeszcze jest połączeń kilka takich z drogami z takimi mniejszymi. Z tego co widzę, to zostało jedno połączenie. Ale no. Ładnie, prawda? Czy ja to malowałem? Wow! Ja już miałem tego moda wtedy? Czy ja to robiłem na live'ach jakichś? Tu co prawda powinien być szewron, ale widzę, że mi to nie przeszkadzało za bardzo. To jakoś na początku musiał być, tutaj nie ma nic. Kurde. To chyba też ja tu wstawiłem, bo to jest mój zjazd, to chyba ja go tutaj wsadziłem. Jakieś połączenie tam. To możliwe, że też, chociaż głowy nie dam. Tu w ogóle komuś się chyba miejsce skończyło właśnie tutaj. A ta autostrada chyba też jest moja w ogóle, cała ta. Bo to jest ten zjazd porąbany. Możliwe... To już nie jest moje. Był taki krótki epizod. Możliwe, no. Dobra, no nie wiem, no wszystko opuszczone, ale niby tam jakby tendencja jest wzrostowa. Możliwe, że tu były, a nie. What? Niedawno mieliśmy 400 tysięcy, potem spadło na ryj. I teraz się powoli zwiększa. Były tam jakieś cyrki chyba, bo ja chyba zacząłem grać jakoś tutaj na tym, może, i potem się jakoś zwiększało. Nie, czekaj, ile tam było? 100, nie, dobra, bo 300 tysięcy ja tutaj chyba zacząłem w tym miejscu. Możliwe, że był jakiś kryzys w międzyczasie i coś czegoś mi tam brakło, czy prądu, czy czegoś może i się popsuło wszystko. Albo któryś mod coś namotał i miasto przestało działać tak, jak działało do tej pory. Wielkie wymieranie. Była chyba taka mechanika potem w tej grze, nie? Że jakoś tak się... Że naraz nie... Oj, co to jest? Deweloperka. Automatic Bulldoze znowu. No kurde, ja już mówiłem o tym. Dobra, wydupiam.